Niedzielny połów ryb. Bo kto z nas tego nie lubi? Niektórzy wędkują dla zabicia czasu, inni z pasji, hobby, a jeszcze inni raz na jakiś czas. I choć staw jest brudny, a oprócz brudnej wody jest również zanieczyszczony gałęziami, to da się złowić w nim całkiem ładną rybę. Dziki zbiornik, którym jest punkt poboru wody, potrafi przysporzyć dużo radości, szczególnie gdy da się w nim złapać cokolwiek. Czasem, kiedy się już myśli, że nic się nie złapie, ryby potrafią zrobić całkiem miłą niespodziankę. I choć trzeba czekać, bywa, że jest warto. Złota rybka.